Dzień dobry, pragnę Was bardzo serdecznie powitać w Grand Theft Auto San Andreas. Ostatnio wykonaliśmy kilka misji dla naszego tajemniczego zleceniodawcy, którym okazał się być sam Mike Torino z Syndykatu Loco, który przeżył nasz mały prezent, jaki chcieliśmy mu pozostawić podczas jego lotu helikopterem. Jednakże nie dość, że on przeżył, to jednak to również okazało się, że tak naprawdę jest on tylko agentem rządowym, znaczy tylko jest agentem rządowym, który pracował pod przykrywką właśnie w syndykacie Loco. I tak naprawdę dowiedzieliśmy się, że on wie o nas zdecydowanie więcej niż my o nim, bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę o fakcie, że był tym agentem rządowym, ale on wie o rodzinie CJ'a i jego przyjaciołach i wie także, gdzie znajduje się Sweet, i mówi, że zadba o to, żeby pobyt Sweeta w więzieniu był możliwie krótki i bezbolesny, jeżeli tylko Carl będzie wykonywał dla niego kilka robótek. To jeżeli chodzi o fabułę, ale co ważniejsze, zebraliśmy również wiele ostryk, które pozostawiliśmy już przez kilkanaście tak naprawdę poprzednich części. Od momentu, kiedy wylądowaliśmy poza Los Santos, mogliśmy zebrać tych kilkadziesiąt ostryk, ale ja zachowałem je wszystkie na odpowiedni moment, kiedy miałbym odpowiedni pojazd, który mógłby mi w tym pomóc. I tak też się stało. Zebraliśmy wszystkie ostrygi na południu San Andreas. Również zebraliśmy wszystkie ostrygi w basenie San Fierro i zebraliśmy w końcu wszystkie, prawie że ostrygi na północy San Andreas, przynajmniej w okolicach pustyni, którą zwiedzaliśmy właśnie w poprzednich częściach. O, tutaj znajduje się domek, który będę musiał sobie zakupić. Jak widzicie, odkryliśmy przy okazji naszej podróży już całkiem niezgorszy kawałek ziemi. Proszę bardzo, tak naprawdę wszystko poza trzecim miastem mamy poodkrywane. Trzecie miasto też mamy już tak naprawdę odkryte. Nie ma nigdzie tych niebieskich pól, które by sugerowały, że jakieś miejsce nie jest jeszcze przez nas zbadane. A więc zbadaliśmy już chyba całą mapę, aczkolwiek tutaj w ogóle nie byliśmy, nie możemy tutaj nic kupić. Po prostu tutaj póki co jeszcze się nie udajemy. Póki co wszystko jeszcze toczy się tutaj, na terenie Tierra Robada, czyli tutaj, i na terenie Bone County, czyli tutaj. W porządku, a więc jesteśmy z powrotem na Ranchu Torino. I mamy tutaj czerwony znaczek, który sugeruje, że możemy wykonać dla niego kolejną misję, która tym razem nosi tytuł Verdant Meadows. It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed himself, and then we nuked Japan. And people believe this shit. Jesus. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey man, what did you want? Is you gonna free my brother? No, not now. And here's a little newsflash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy, little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you. Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You'd like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl shit. Get out of here. Come on, beat it. Karol nie będzie już spał spokojnie w nocy, kiedy będzie wiedział, że jesteś podwójni agenci, chcą go zlikwidować tylko dlatego, że wykonywał coś dla Torino. Okej, musimy jechać na opuszczone lotnisko i je kupić. Byliśmy tam w okolicy w czasie poprzedniej misji. Halo? Yo, CJ. It's like, Jethro, dude. Hey, Jethro, how is it? Yo, dude. The garage is coming along nicely, man. But I rang about something else. There's an unofficial street racing club in San Fierro. Unofficial as in illegal, right? I don't know what you're talking about, dude. Anywho, they meet up around the driving school someplace. Thought you might, you know, like to know. Thanks, Jethro. I'ma think about it and I'll holler at you. Later, man. W porządku, mamy dostępne kolejne zadanie poboczne. To jest zadanie, o którym wspominałem poprzednim razem. To jest ostatnia rzecz, jaką będziemy mogli zrobić w San Fierro. Ekskluzywnie.
I nie tylko San Fierro, ale o tym pogadam, kiedy nadejdzie czas. Póki co lecimy w stronę opuszczonego lotniska. Jak wspominałem, byliśmy tam. Byliśmy tam przez chwilkę. W czasie, gdy wykonywaliśmy misję właśnie dla Torino. Jak tam się dostać? Nie znam zbyt dobrze tych okolic. Jak mam być 100% szczery. Pojadę tędy, bo jest po drodze miasteczko Fort Carson, gdzie zamierzam sobie kupić posiadłość. Kolejną. Mając prawie 1,5 miliona dolarów na koncie, mogę sobie na to pozwolić. I to jest tutaj. Fort Carson. I domek jest tutaj. Całkiem przytulny. Tuż nad wodą. 30 tysięcy. Proszę bardzo. W ogóle rzecz, o której nie wspomniałem poprzednio. Mogę już ze szczytem powiedzieć, że wraz z zakończeniem poprzedniej części przekroczyliśmy oficjalnie, przepraszam, przekroczyliśmy już oficjalnie połowę gry. Mamy już 53% ukończenia. 53,48, mówiąc ściślej. Więc jesteśmy już na półmetku, a tak naprawdę przekroczyliśmy półmetek wraz z zakończeniem poprzedniej części. Więc świetnie. Teraz już tylko z górki, jak to się mówi. Okej, jesteśmy już przy Bone County i już poznaję te miejsca. Lil Probe Inn, które odwiedziliśmy również poprzednim razem. Bone County. Jak wspominałem, miejsce, które znajduje się po mojej prawej, to nie jest miejsce, w jakim chcemy teraz przebywać, uwierzcie mi. Ale bezpośrednio z tamtego miejsca będziemy mogli dostać się mniej więcej tutaj. El Castillo de Diablo. I tutaj znajduje się ta posiadłość, o której mówił Torino. I to jest posiadłość, o której ja wspominałem. Mijaliśmy ją, kiedy wykonywaliśmy misję z przechwyceniem ładunku. I od teraz możemy ją sobie zakupić. Tak, te całe cmentarzysko samolotów wraz z pasem startowym i wszystkim. Ono kosztuje 80 tysięcy dolarów. I musimy je kupić, jeżeli chcemy posunąć fabułę do przodu. Jest to prawdopodobnie największa działka pod względem wielkości, jaką zakupiliśmy. Znajduje się tutaj garaż, w którym możemy przechowywać pojazdy, ale to nie jest najlepsza rzecz tego wszystkiego. Mamy tutaj gigantyczny hangar. Jeżeli do tego hangaru podejdziemy, on również się otworzy. I tutaj również możemy przechowywać pojazdy, w tym gigantycznym hangarze. No i rozpętała się burza piaskowa, pysznie. Możemy tu również przechowywać samoloty, ponieważ jest to jedyny tak naprawdę hangar, który jest wystarczająco duży, abyśmy mogli przechowywać tak wielkie pojazdy. Schrońmy się przed burzą piaskową w środku, w opuszczonej wieży. Zapisałem grę, bo czemu nie? Gdzie mam iść? Mam iść tutaj. Ale wiecie co, nie ma sensu tego robić, gdy trwa ta burza. Okej, zapisałem grę znowu. I już się uspokoiło. Piękna pogoda na pustyni. Pewnie 40 stopni, a CJ lata w bluzie, ale piękna pogoda. Okej, i tutaj zaczynamy obowiązkową misję w grze. Now, Carl, so what do you think of our new base of operations? It's missing something. Maybe a tennis court and a pool will help motivate me better. Very nice, Carl, very cute. So listen, now, you're gonna have to learn how to fly. No, I ain't. Yes, actually you are. Set out a series of tests for you. You can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly if you're gonna continue working towards your brother's freedom. Shit. Whatever, man. Very nice. Tak jest. Teraz możemy rozpocząć misję pod tytułem Nauka latania. I jest to kolejna szkoła, którą musimy zaliczyć na przynajmniej 70%, jeżeli chcemy posunąć się dalej fabularnie. Podobnie jak w przypadku szkoły jeżdżenia pojazdami. Samochodem. Najpierw start samolotem. Dużo osób mówi, że jest to nadzwyczaj trudna szkoła. Że ciężko wykonać ją w ogóle, a już na pewno na złoto. Z czym ja się nie zgodzę osobiście. Teraz muszę przekroczyć to. Naciśnij T, aby zacząć opadać w kierunku następnego znacznika. Naciśnij F i przytrzymaj W.
Ta, wznoszenie się, opadanie i tak dalej. Proszę bardzo, złoto. Umiejętności pilotażu zwiększone. Ja spróbuję chcę zaliczyć tą szkołę na 100%. Wszystko na złoto. Nagradzanie i ocenianie gracza działa w identyczny sposób jak w szkole samochodowej. To działa praktycznie w każdej szkole, we wszystkich czterech szkołach kierowania poszczególnymi pojazdami. Ocenianie gracza i nagrody działają tak samo. Czyli wiecie, za przynajmniej brąz otrzymujemy jeden pojazd, za srebro otrzymujemy jeszcze dodatkowy pojazd i za złoto kolejny pojazd. I na pojeździe, który dostajemy w szkole latania za złoto, na tym najbardziej mi teraz zależy, uwierzcie mi. Po szandalu, a więc pierwsza lekcja polegała na starcie, co udało się zaliczyć na złoto. Lądowanie samolotem. A więc teraz zaczynamy już w powietrzu. Naciśnij 2, aby wysunąć podwozie, oczywiście. Ja latałem w tej grze bardzo dużo, a więc to nie jest naprawdę dla mnie problem. I znowu, podejrzewam, że jeżeli robilibyśmy to na PlayStation 2, to może byłby z tym trochę większy problem. Ja osobiście nie mam problemów z tą misją. Złoto. Umiejętności pilotażu zwiększone. Kara za uszkodzenia, wynik za pozycję, oczywiście, że tak. Kołowanie nad lotniskiem. Tutaj się zaczynają mniej więcej schody. W lewo, albo strzałka w prawo. Co za różnica? Jesus. Antytalent dojeżdżania mam. To przyznaję bez bicia. Ale latać potrafię. Tak powiedzmy przeciętnie. Sek w tym, że te misje nie są wcale też takie trudne. Naciśnij Q. A dupa, ja skręcam o tak. Okej, okay, tutaj zależy mi na czasie, a więc lecę w miarę jak... wiecie, jak najniżej, żeby móc w razie czego szybko przyspieszyć. Bo czas również tutaj jest bardzo istotny. Kontynuuj zwroty i leć w kierunku znaczników. Oczywiście, jeżeli się rozbijemy, to Karol tego nie przeżyje. Co jest dziwne, bo chyba te testy są przygotowywane, wiecie, na... O, przegapiłem. Okej, okay, jeszcze raz. Co jest dziwne, bo te testy są rzekomo przygotowywane na telewizorze, a mimo wszystko, jeśli się rozbijemy, to Karol chyba pojawia się przed szpitalem, jakoby on zginął. Chociaż nie mam pewności. Możliwe, że mi się to z czymś pomieszało. Tutaj właśnie wznoszę się i opadam bardzo szybko, żeby nabrać prędkości. Ja tam nie skręcam orczykiem, ja tam skręcam po prostu robiąc taki nawrót. Lubię latać w Grand Theft Auto, muszę wam powiedzieć. Wprawdzie nie wszystkimi pojazdami, ale ogólnie uważam, że jest to dosyć przyjemne. Kontynuuj zwroty i leć w kierunku znaczników. Okej, teraz będę kierował troszkę łagodniej. I nie będę trzymał cały czas gazu i mówię to omijając kolejną koronę. Spróbujmy tym razem w prawo. Ale mimo wszystko nie martwię się. Naprawdę, według mnie sporo testów w szkole samochodowej polega w dużej mierze na tym po prostu, jak nam wyjdzie. Na rzucie kością, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast tutaj jest dużo lżej. Mamy dużo miejsca na... wiecie, na swobodę, na swoje błędy lub też na naprawę swoich błędów. Dużo swobody działania mamy. Tak to określę. A, trzeba by mi było wybrać ten kierunek, jest dużo prostszy. Wydaje mi się, że jest dużo łagodniejszy. A więc strzałka w prawo rządzi jednak. Sztuczny horyzont pokazuje na radarze kąt natarcia samolotu. Podczas skrętów i zmian wysokości sztuczny horyzont odpowiednio się zmienia. Tak, mowa o tym zielonym czymś. I to jest ostatni checkpoint. Złoto. Chyba w samą porę, bo wydaje mi się, że trzeba się zmieścić w minucie. Otrzymałeś licencję pilota. Już teraz. Więc będą mnie wpuszczać od tej pory na wszystkie lotniska. Teraz kołowanie nad lotniskiem i lądowanie, czyli będę musiał zrobić to samo i jeszcze wylądować. Szczerze powiedziawszy, to chyba jedno z trudniejszych zadań w tej szkole. Jest jeszcze jedno bardzo problematyczne zadanie, ale do niego jeszcze dotrzemy.
razem nie przyspieszałem, jakby tak pomyśleć. Z daleka to wyglądało jak ten budynek, który był po mojej prawej stronie. Z daleka wyglądał jak trochę posąg, który znajduje się na Wyspach Wielkanocnych. Nie wiem, czy też to zauważyliście, mi osobiście to w ten sposób się przedstawiało. Jeżeli chodzi o kierowanie samolotem, jakie mógłbym mieć rady? Widzicie mniej więcej, w jaki sposób ja to robię i jak mi wychodzi lepiej. Na początku właśnie nawracałem się samolotem, o właśnie w taki sposób, obracając skrzydłami bardzo często, i to nie wyszło mi na zdrowie. Jeżeli chcemy łagodnie skręcić, to po prostu odbijamy i czekamy, aż samolot sam się ustawi. W razie czego zmniejszamy ciąg silników, żeby zyskać nieco cennych sekund, wiecie o co chodzi? Okej, muszę się ustawić tutaj na środku i poprawiłem zadanie. Już nie miałem czasu się ustawić z powrotem. Budubum, budubum, spróbujmy jeszcze raz. Musiałem pozmieniać co nieco w opcjach. I teraz powinno być ok. A więc próba kolejna. Pojawił się również poza wizją komunikat, że mam już dostęp do wszystkich lotnisk. Co mnie cieszy. Będę mógł sobie już pofruwać czym tylko chcę. Bez obaw, że Karl się rozwali albo coś takiego. A Torino będzie ze mnie taki dumny. Co ja tutaj zrobiłem, nie mam pojęcia. Czy ogarnę? Wydaje mi się, że tak. Widzicie? Nawet z okropnych sytuacji, beznadziejnych sytuacji można wyjść. Jedyny problem jest taki, że straciłem nieco czasu na tą... na ten mały popis, na ten mały manewr. Ale wydaje mi się, że nie aż tak dużo. Odbij w lewo i wyląduj na pasie. Wow. Nie ten klawisz. Powolutku. Zostawmy samolot jak trzeba. Czas 80 sekund i to chyba za dużo. Powinienem przelecieć troszkę wcześniej. 95% to wciąż całkiem niezgorszy wynik. Spróbujmy jeszcze raz. Odbij w lewo i wyląduj na pasie. Zatrzymaj się w strefie docelowej po dodatkowe punkty. Mam nadzieję, że bez uszkodzeń tym razem. I co? I złoto! Pięknie! A więc mamy złoto, złoto, złoto jak dotąd. Zobaczmy, złoto, 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 złoto. Pięknie. Następne zadanie to start helikopterem. I otrzymujemy Huntera. Ciśnij aby i przytrzymaj W, aby przyspieszyć wznoszenie. Nabieraj wysokości. Puść W, aby przerwać wznoszenie i wyrównuj lot. Zawróć helikopter o 180 stopni i używając Q i E, aby obracać się. Naciśnij przytrzymaj T, aby przechylić helikopter do 45 stopni. Aż troszkę przesadziłem, tak mi się wydaje. Ale trzeba przelecieć tutaj stosunkowo szybko. Do następnego znacznika. I proszę bardzo, złoto! Umiejętności pilotażu zwiększone. Banalne zadanie, ale to dopiero początek naszych przygód z helikopterem. Lądowanie helikopterem. I znowu zaczynamy od lotu. Wciśnij T, a następnie W, aby utrzymać prędkość lotu do przodu. Ta, to raczej oczywiste. Fajnie, że dają nam taki wojskowy śmigłowiec. Teraz zwolnij klawisz W. Ja tutaj to zrobię po swojemu, jeżeli pozwolicie. Zwolnij i okrążaj strefę docelową, trzymając caps lock, aby utrzymać helikopter. Bla, bla, bla. Złoto. To wszystko, dziękuję. Zniszcz cele. To jest chyba też jedno trudne zadanie. Zniszcz trzy ciężarówki na końcu pasa. Jak się strzelało? To rakiety. Jak się strzelało działkiem? Prawy kontrol. Jeżeli przegapię tutaj te ciężarówki, to będę musiał się zawrócić. Przegapiłem te ciężarówki, więc jeszcze raz. Bo jest naprawdę mało czasu na wykonanie tego zadania, uwierzcie mi. Mogę spróbować w sumie rakietami.
Muszę utrzymywać poziom lotu mniej więcej w ten sposób. Czy trafię wszystkie? Tak, trafiłem wszystkie. Teraz szybki nawrót. Bardzo szybki nawrót. Tak szybki nawrót jak się da. Teraz zniszcz dwa samochody jadące na tamtym pasie. I tutaj mogę użyć działka. Działko oczywiście tak samo jak w Vice City automatycznie namierzy cel. Więc o to się nie martwię. I wyląduj na pasie startowym. Szybko, 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 szybko. Jest mało czasu na wykonanie tego zadania. Zatrzymaj się w strefie docelowej, co ja robię? O, w mordy wylądowałem. Tylko że za daleko. Mogę równie dobrze zrezygnować, bo wiem, że to nie będzie złoto. Pętla. A, zapomniałem o tamtych zadaniach. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Było dobrze, po prostu wylądowałem troszkę za gwałtownie. Podlecę prosto, jeżeli tak bardzo chcecie. Proszę bardzo. Złoto. Pięknie. Nie, dziękuję. Lećmy dalej. Pętla. Isru. Okej. Ciśnij, przytrzymaj W, aby utrzymać wysokość. Utrzymaj poziom samolotu i kieruj się w stronę pierwszego znacznika. Kiedy tylko przeleci przez znacznik, wciśnij F, aby szybko poderwać się do góry i przytrzymaj, aby wykonać pętlę. Teraz wciśnij F. Przeleć przez ostatni znacznik, który jest dużo niżej mnie. I też trzeba się wyrobić w czasie, co jest dosyć dziwaczne. Będę musiał to wykonać szybko i bardzo szybko obniżyć się do mojego celu. Lub też zrobić to w taki sposób. Ale też trzeba uważać, bo ten samolot jest dosyć wolny. Robimy pętlę. Aha! Okej. No to jeszcze raz. No i dawaj, ostatni znacznik! To jest taki sam czas, jaki miałem, aczkolwiek to jest wciąż nowy rekord. Zaraz wam objaśnię, jaki jest problem tego testu. Lecę sobie spokojnie, nie? Tutaj nie ma dużo rzeczy, które mogę zrobić ponadto. Okej. Tutaj muszę zatoczyć pętlę. I żeby zdążyć na czas, ja już muszę obniżyć samolot. Ale gra mnie zmusza, żebym wykonał tą zakichaną pętlę w całości. Przez co muszę podlecieć akurat do jakiejś tam pozycji samolotu. O mniej więcej do takiej. Nie, może przesadziłem. O, do takiej pozycji samolotu. Tylko że wtedy, jeżeli bym chciał już opaść w dół, żeby zyskać nieco prędkości, o, w ten sposób, to już jest za późno. I... Ta. I nie mogę zdążyć na czas. Nigdy. Będę musiał znaleźć ten jeden złoty sposób, bo wątpię, że tutaj jest ich dużo na zrobienie tej misji. O właśnie, i już chcę opadać, a muszę czekać, aż ten grat ustawi się w dogodnej pozycji i za każdym razem wynik jest taki sam. Chyba jest potrzebna nowa strategia na to zadanie. Okej, nie posłucham się gry. Samolot leci najszybciej w czasie, gdy jest tak prosto. Więc tak. I wciskamy teraz F. I zobaczmy. Nie wiem, dalej 22 sekundy, ale wydaje mi się, że to może się udać, jeżeli zrobię to w idealny sposób.
No i dawaj. 21! Nie. Nie. Znaczy teraz wydaje mi się, że akurat przekroczyłem na 22 sekundach. Dobra. Jeszcze raz! Tak! 21 sekund! Ale zabrakło dosłownie kilkunastu setnych, żeby licznik się przekroczył na 22 i bym miał znowu srebro. Nie, dziękuję! Najgorsze zadanie w tej szkole. Bez dwóch zdań. Beczka. Znowu tym samolotem. Ale z tego co pamiętam, tutaj zakres czasowy jest stosunkowo większy. A więc ta strategia jest prawidłowa. Nie robić tego dokładnie tak jak mówi gra. Przytrzymaj A, aby wykonać beczkę. Teraz. I przeleć przez ostatni znacznik i złoto za pierwszym razem. Po prostu nie wykonywać tych dwóch zadań od razu, kiedy gra nam każe wciskać, wiecie, drążek. Skok ze spadochronem do celu. To jest ostatnie zadanie. Wiecie, spróbuję jeszcze raz wykonać tą pętlę. Zobaczę, czy to właśnie o to chodzi. Spędziłem na tym kilkanaście minut. Serio? Akurat teraz, w czasie mojego triumfu. Zaraz zobaczymy. Czekam teraz. Tak, to zdecydowanie o to chodzi. Tak. Po prostu nie wciskać drążka od razu. Dobrze wiedzieć. Zaoszczędziłbym sobie kilkanaście minut, gdybym tylko o tym wiedział. Jak zapiszę grę, to CJ nie będzie już głodny, więc spoko. No i to sposób na małego głoda. Niezawodny, sprawdzony. Dobra, więc mamy złoto. Zostało jeszcze jedno. Pętla, beczka, skok ze spadochronem do celu. Oczywiście, żeby to zaliczyć na złoto, będę musiał wylądować w samym środku. Uhu! Oczywiście przyspieszam opadanie, bo czas również ma znaczenie. Nie, jeszcze nie. Zobaczmy teraz, co uda nam się zrobić. Wycaluj bliżej środka dla dodatkowych punktów. Troszkę CJ podwiń nogi. Ciśnij dół, aby podnieść nogi. Poruszając się do przodu, zmniejszysz także prędkość opadania. Muszę wylądować w samym środeczku, jeżeli chcę mieć złoto. I patrząc na prędkość, z którą opadam, to będzie niemożliwe. Wyląduje w ogóle poza celem? Nie, jeszcze raz. To nie jest takie trudne zadanie, po prostu będzie trzeba, wiecie, troszkę finezji, żeby to zrobić. Jeszcze nie. Zobaczmy tutaj. Od razu podwin nogi, CJ. Lecąc prosto, wiecie, z samolotu bez otwierania spadochronu, rozwinąłem nieco prędkości i przeleciałem jakiś tam dystans dodatkowy. Ale wygląda na to, że też się tutaj zatrzymam przed celem, więc nie. Nie, to się nie uda. Okej, teraz otworzyłem sporo wcześniej, jak tylko zobaczyłem lądowisko. I tak, teraz spokojnie powinienem wymanewrować, tylko muszę to zrobić umiejętnie. Liczy się moment, w którym Karl dotknie stopami celu. Prawie, kurde mać, gdybym troszkę to przytrzymał, to by było lepiej. Misje wykonane, szacunek plus, ale nie ma takich. Nie ma takich. Lecimy jeszcze raz.
Perfekto! Teraz się udało. Świetnie, a więc 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% i wreszcie 100%. Proszę bardzo, cała szkoła latania jest zaliczona na maksimum. I więc tak, za brązowy medal otrzymujemy tutaj ten oto samolot, który się pojawia w hangarze. Za przynajmniej srebrne medale we wszystkich konkurencjach. Halo? Halo? Carl, it's Woozy. Hey, Woozy, man. What you been up to? Come along and see for yourself. I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure. I like that. Like it? You're gonna love it. It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. I'll see you soon, yeah? Yeah, okay. To jest! Teraz możemy już oficjalnie pojechać do trzeciego miasta w San Andreas, trzeciej metropolii w San Andreas. Metropolii znajdującej się na północ od Los Santos i na północny wschód od San Fierro. To jest Las Venturas. Jedno, chyba drugie największe miasto. Wydaje mi się, że wciąż Los Santos jest odrobinkę większe, ale widzicie, jest bardzo duże, pokaźne miasto. Mamy tutaj najwięcej posiadłości do kupienia, co ciekawe, spośród całego San Andreas. I tutaj znajduje się kasyno. O tutaj, właśnie tutaj. Znajduje się kasyno i kolejny znaczek triady, tym razem żółty. I tam będziemy musieli pojechać do Woozy'ego. Ale to jeszcze za jakiś czas. Kończąc, za złote medale we wszystkich konkurencjach otrzymujemy Huntera. A więc wiecie, co się będzie święciło. Podobnie jak w przypadku Vice City, wykorzystam Huntera, aby przejść misję pojazdów policyjnych, bo za pomocą tego również można to zrobić. On ma rakiety, on ma działko. Podobnie jak w przypadku Vice City, to będzie kaszka z mleczkiem. Ale nie tylko to. Po zakończeniu misji nauka latania, nieważne na jaki medal, otrzymujemy również kolejne misje na pasie startowym. Nie chciałem tego zaczynać! Nie! 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 Nie robimy tego! Co mam w sumie teraz zrobić? Nie mogę się rozbić, bo zawalę misję. A nie mam zapisanej chyba gry. Ta, zdecydowanie nie zapisałem gry. Nie widzieliśmy cutscenki, więc nie mogę tego pokazać. Wiecie co? Zrobię konkurencję raz jeszcze. A! Kaszkę z mleczkiem, mówię wam. Raz jeszcze wykonać to zadanie spadochronowe. Okej, wsiadam do Rosslera. Będę musiał wystartować w takiej nieprzyjemnej pogodzie, ale wierzę, że się uda. Tak, oczywiście będziemy mogli tutaj również jeździć. Jezus Maria! Ale znosi ten samolot. A! Koniec! No cóż. Szkoła latania w San Andreas, moi drodzy. Jak widzicie, Carl jeździ już bezbłędnie. Nie ma żadnego problemu. Okej, więc możemy już jechać do Las Venturas, ale jeszcze tego nie zrobimy. Jeszcze zbyt dużo zadań mamy tutaj na pustyni. Dzisiaj będzie dzień tak naprawdę powiązany tylko i wyłącznie ze szkołami. Zrobiliśmy właśnie szkołę latania na złoto, jeżeli mogę się poszczycić. Poza tym jednym zadaniem z beczką, to nie powiedziałbym, że nic z tego jest takie nadzwyczaj trudne. A nawet ta beczka nie jest ciężka, kiedy tylko już wypracujesz sposób. Problem w tym, że ten sposób wypracowywałem dosyć długo. Tak, więc zrobiliśmy teraz szkołę samolotów. Następna szkoła, jaką będziemy robić, to szkoła pływania łodzią. Tak, chciałem tam polecieć, ale nie wyszło. Chciałem polecieć i wyskoczyć z samolotu. No ale cóż zrobić. Okej, okay, w tym oto miasteczku Aldea Malvada. Piękny sposób na wjechanie i zrobienie pierwszego wrażenia na mieszkańcach. Znajduje się tu ammunition, ale ammunition nie potrzebuję bynajmniej. Ja jadę tutaj. 20 tysięcy za ten domek. Biorę. Proszę bardzo. Tutaj z tego co pamiętam można też poznać jedną z dziewczyn, ale tego jeszcze póki co robić nie będę.
I to jest właśnie ta dziewczyna, która może nas, podobnie jak Katie, wyciągnąć wraz z bronią i z kasą z opresji, tylko że w przeciwieństwie do Katie nie jest to przypadek, kiedy zginiemy, a raczej kiedy zostaniemy aresztowani. Momencik, gdzie ja jadę? Czy ja dobrze jadę? No, tędy też zajadę, nie ma co. Dzisiaj te szkoły pożarł wystarczająco dużo czasu, że prawdopodobnie nie będę robić nic więcej. Zresztą nie ma na pustyni aż tak dużo rzeczy do zrobienia. Szkoła latania to rzecz, która trwa praktycznie rzecz biorąc najdłużej i wszystko powiązane właśnie z tamtym opuszczonym lotniskiem. Okej, tutaj zaraz będzie trzeba zjechać. No ale mamy dwa wątki, jeden już w Las Venturas, czyli w trzecim mieście, a jeden jeszcze właśnie na pustyni. I na razie będziemy się skupiać na tym drugim. Jest jedna, jeszcze jedna rzecz, którą dzisiaj odblokowaliśmy i którą chcę wam dzisiaj pokazać. Ale to za momencik. Najpierw zjedźmy tutaj. Pierdut. I to tyle, jeżeli chodzi o naszą podróż. Wow. Dosyć stromo. A! Dobra. Potrzebuję podwózki, przynajmniej na ten mały fragment. Muszę przyznać, że jest tu dosyć malowniczo. W tym miasteczku nie ma praktycznie nic więcej, co by nas interesowało. Poza tym właśnie. Jest tu jedna misja, która została wycięta z ostatecznej wersji gry, z tego co wiem. O, znajduje się tu również helikopterek, którego będę mógł później użyć. Miło, miło. Aczkolwiek na pełnym morzu nie będzie już tak dużo rzeczy do zrobienia. W porządku! Szkoła pływania łodzią. Trzecia szkoła w San Andreas, którą będziemy zaliczać. Podstawy żeglarstwa. Przytrzymaj W, aby utrzymywać ciąg do przodu i zatrzymać łódź w obrębie równoległych boi. W obrębie obszaru zatrzymania. W porządku! I to jedno zadanie na srebro, a spróbuję zrobić to na złoto, wiecie? Proszę bardzo. Mamy już złoto. Nie, dziękuję, nie chcę drugi raz tego robić. Nanieś kurs. Przepływ pomiędzy każdą z par boi. Gazu dodaje się za pomocą przycisku W, a steruje oczywiście za pomocą A i D. Kto by się spodziewał, prawda? Aby wykonać ostry zwrot, naciśnij klawisz spacja. To w sumie trochę za późno, bo tam mogłem wykonać taki nawrót. Z tego co pamiętam, szkoła pływania jest dosyć prosta. Szkoła pływania łodzią. A mogę to również robić za pomocą myszki, bo łódka bardzo fajnie skręca. Ukończono i złoto. Nowy slalom. Tym razem za pomocą pontonu. Przepływ pomiędzy każdą z par boi tak szybko jak to możliwe. Spójrzcie tylko. Punkt kontrolny. Tutaj będzie ostry nawrót. Punkt kontrolny. Nawet nie muszę się tak bardzo zatrzymywać. Punkt kontrolny. Ta, podejrzewam, że jeżeli chodzi o pływanie łodzią, to nie mogli zrobić aż tak dużo różnorodnych zadań. Bo to tylko pływanie. To nic nadzwyczajnego, prawda? Shit. To mnie może kosztować, jeżeli jest kara za uszkodzenia. A wiecie co? Postaram się zrobić tę szkołę na złoto. Czemu by nie? I znowu otarłem się nieco. To jeszcze nie koniec. Tutaj mamy tylko jakąś małą elektrownię. Kurczę, ale niezwykle malownicza jest ta zatoczka, muszę przyznać. Słyszę jeszcze zew mew. Tam są następne. I to jest już finish. Ukończono. Tak, kara za uszkodzenia. Szlak. Spróbuję to zrobić na złoto. Latająca ryba. Nie, póki co jeszcze to. Jaki wynik, panie oficerze? Złoto. Pięknie. Nie, dziękuję. Nie chcę już tego robić. Latająca ryba.
I poruszamy się tutaj poduszkowcem, którym można jeździć zarówno na lądzie, jak i pływać po wodzie. Aby zaliczyć poprawny skok, bla 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 bla. Wód? Aha, ja mam skakać. Okej. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli to zrobię tutaj. Pierdut! Ciekawe, ile mam skoczyć. Długość skoku 64 metry. Ej, to jak się rozpędzę tak bardzo, bardzo, to może uda mi się to wykonać na złoto. Proszę bardzo, wreszcie złoto. Pięknie. Ziemia, morze, powietrze. To jest ostatni egzamin, jaki nas czeka. I znowu dostajemy poduszkowiec. Zaczynamy z ziemi, przenosimy się do morza. I pewnie zakończymy również kilkoma rampami. Tak jest, już widzę pierwsze. Okej, przede wszystkim nie uszkadzać poduszkowca, bo jeżeli uszkodzę poduszkowiec, to równie dobrze mogę już odpuścić. Więc nie otrzeć się o żadną zboj. No i jechać tak szybko, jak się da. A raczej płynąć tak szybko, jak się da. Przelatujemy przez to. Chyba czeka nas seria skoków. Tak jest. Tam już stoi na nas... tam czeka na nas już kolejna rampa. Możliwe, że tutaj będzie trzeba troszkę zwolnić. Tak jest. Odpłyńmy to powoli. I lećmy dalej. Proszę bardzo. Jesteśmy już u podnóży San Fierro. I wydaje mi się, że tutaj właśnie robimy duży nawrót. Słychać tylko, jak mewy skrzeczą. I wcale nie skrzeczą daj, daj, daj. Tutaj jest ostry nawrót. Trzeba będzie zapamiętać. Ale się zmieściłem, nie ma problemu. Dzięki myszce można bardzo łatwo robić te ostre nawroty. A jest ich tutaj całkiem sporo, jak można zobaczyć. Proszę bardzo, kolejne. I kolejne. Jest tutaj ich mnóstwo. Proszę bardzo. Lecimy dalej. I to jest już finish. Proszę bardzo, i co dostajemy? Złoto! Pięknie! Szkoła pływania łodzią ukończona. Gratulacje, udało ci się zaliczyć wszystkie testy szkoły pływania łodzią. I dostajemy wszystkie trzy nagrody. Pierwsza za brąz to jest ten oto opływowy jacht. Natomiast tutaj mamy, nie jestem pewien, która jest za złoto, która jest za srebro. No ale mamy tutaj dwie motoróweczki. Czy ja coś zrobiłem? Tylko sobie pływałem i zaliczyłem lekcję. Proszę bardzo, takie dwie motorówki będą na nas od tej pory czekały u podnóży szkoły kierowania łodziami. Pięknie! Kolejne zadanie poboczne jest za nami. Tutaj mamy jakiś wozik, który na mnie czeka. Niestety helikopter z jakiegoś powodu zniknął. Zdecydowanie powiedziałbym, że jest to najprostsza z czterech szkół dostępnych w San Andreas. Jest jeszcze jedna, ale do niej będziemy musieli dojechać aż do Las Venturas. W porządku, póki co zawracam się na lotnisko. Zrobimy dzisiaj ostatnią już rzecz, czyli jedną z misji, w którą ja przez przypadek wdepnąłem, jeżeli mogę tak powiedzieć. W porządku, dzisiaj nie będę wykonywał misji policyjnej. To zostawiam na początek następnej części. Dzisiaj wykonamy tą jedną misję, która jest dostępna na opuszczonym lotnisku. I ta misja nosi tytuł NOE. Get you again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead.
I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clear. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. One DEA, one FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. Wszystko jasne. Czy wspominałem, że Torino to jeden z moich ulubionych zleceniodawców w serii? Nie no, bo zawsze mnie śmieszył właśnie te rozmowy jego z Karlem w kastenkach. Pilnuj swojego paska wykrywalności, aby trzymać się poza zasięgiem radaru. Tak jest. Będziemy musieli lecieć nisko ziemi, żeby radar nas nie wykrył. Oczywiście im bliżej będziemy wzgórz, tym bliżej właśnie powierzchni wzgórz możemy lecieć, więc jeżeli zmienia się kształt przestrzeni, nad którą właśnie się poruszamy, to jak widzicie, wykrywalność radaru również się zmienia. Najlepiej lecieć nad wodą, ponieważ jej poziom jest zawsze taki sam. I w sumie można tak delikatnie to oblecieć, ponieważ musimy lecieć dosłownie na drugą połowę mapy, na drugą połowę San Andreas, do Angel Pine. Tam musimy przeprowadzić ten zrzut. A więc ja to sobie tak łagodnie oblecę naokoło, bo Angel Pine jest tuż koło wybrzeża, więc nie powinno być z tym żadnego problemu. Przynajmniej będę miał pewność, że na nic się nie natknę. Na żadne drzewo, budynek, ani nic z tych rzeczy. Bo w przeciwnym razie zestrzelą nas. Znaczy, chyba po prostu misja będzie zawalona, nie jestem nawet pewien. Ale mamy 10 minut. Powinno nam się spokojnie udać. Czyżbym już był prawie na miejscu? Tej wielkiej plaży jeszcze, że w ogóle nie kojarzę. Tak, wydaje mi się, że to już tutaj. Tak, to jest Angel Pine. Zrzucamy to. I musimy teraz wrócić na lotnisko i wylądować. Ojej. Powolutku. Drzewa nie liczą się jako teren, tak więc jeżeli lecę nad drzewami, to wcale nie oznacza, że radar mnie nie wykryje i tu jest problem. Bo nie chcę grzmotnąć w drzewa, ale muszę też lecieć dostatecznie nisko ziemi. No ale udało się i teraz czeka mnie tylko spokojny powrót na pustynię. W sumie trzeba uważać podczas tej misji, ponieważ gra ma tendencję do wyrysowania drzew w najmniej odpowiednim momencie, tuż przed nami. A to drzewko może w piękny sposób ściąć nasz samolot. Tutaj troszkę trzeba zanurkować. I powinienem w ten sposób podlecieć prosto na pas startowy. Tak jest. I nie minęła nawet połowa czasu, jaki mam przeznaczony na tą misję. Zatrzymaj samolot na którymkolwiek pasie do lądowania. Może być równie dobrze tutaj. Proszę bardzo. Misja wykonana i na nasze konto trafia 15 tysięcy dolarów. Bardzo dużo. Jak na taką zwykłą misję, prawda? Zaparkujmy elegancko w hangarze. I wysiądźmy z tego złomu. Znaczy nie, fajnie się nim lata, muszę przyznać. Karol mówi, że widać podłogę, znaczy widać światło przez podłogę, ale fajnie się nim lata mimo wszystko.
Okej, mamy dostępną tu następną misję, ale jej już dzisiaj robić nie będziemy. Dzisiaj bardzo dużo czasu poświęciłem na te dwie szkoły, które udało się zrobić ku mojemu zaskoczeniu, ale i ku mojemu ucieszeniu na złoto. Wszystkie zadania udało nam się wykonać na złoto. Mamy maksymalną dostępną liczbę nagród za te dwie szkoły. Być może zrobię kiedyś tam jeszcze, nie w trakcie tego zagrajmy, ale tak poza wizją jakoś szkołę jeżdżenia samochodami, żebym mógł dostać tą nagrodę. Zobaczymy, może. No ale tutaj koncentrujemy się na halo. Hey, tiny bald idiota! Catalina, hey, I know it's you. What's eating you, baby? I don't love you no more! Well, hey, that's just hello? Spoko, nie ma problemu, Catalino. Dobra. Zapomniałem, o czym mówiłem. A, tutaj się koncentrujemy na tym, co nas czeka w naszym zagrajmy, tylko i wyłącznie. A co nas czeka? Po pierwsze, czeka nas misja pojazdów. Kolejna, już jedna z ostatnich misji pojazdów, jakie nam pozostały. Przedostatnie, jeżeli dobrze sobie przypominam. I jest to oczywiście misja pojazdów policyjnych, które będziemy wykonywali za pomocą Huntera, tego oto śmigłowca bojowego, identycznie jak w przypadku Vice City. Czekają nas również kolejne misje na tym opuszczonym pasie stratowym. I czeka nas coś jeszcze, ale do tego będziemy musieli pojechać i wykonać przynajmniej jedną misję w Las Venturas. Jetro do nas dzisiaj dzwonił i powiedział, że tuż koło naszej szkoły, znaczy nie naszej szkoły, ale tuż koło naszego salonu, no i niedaleko właśnie szkoły samochodowej, znajdują się nielegalne wyścigi. I w tych wyścigach będziemy musieli oczywiście wziąć udział. Te wyścigi są oznaczone taką właśnie czarno-białą flagą. Są tutaj wyścigi w San Fierro. Lećmy tutaj. Wyścigi znajdują się również na lotnisku w Las Venturas. Wyścigi znajdują się również tutaj. Nie jestem pewien, które to są wyścigi samolotów, a które to są wyścigi pojazdów. Znaczy nie są to tyle wyścigi samolotów, co po prostu gra je odczytuje jako wyścigi. Ale są tutaj również wyścigi pojazdów. W Las Venturas są właśnie dwie takie flagi, które będziemy musieli zaliczyć. I w Los Santos również znajduje się klub wyścigowy. O, właśnie tutaj. I tam również będziemy musieli zaliczyć wszystkie wyścigi. Tych wyścigów jest w grze w sumie kilkanaście. Nie pamiętam konkretnie ile, ale jest ich całkiem sporo z tego, co pamiętam. I zaliczenie wszystkich wyścigów na pierwszym miejscu jest wymagane do zrobienia gry na 100%. I pamiętam, że potrafi to być dosyć trudne. Więc nie wiem, ile mi to zajmie. Na pewno zrobienie wszystkiego zajmie mi strasznie dużo czasu, zważywszy na to, że jest tego w sumie 4. Na 3 miasta jest to rozłożone i jest tych flag 4 w sumie. Czyli 4 serie wyścigów w sumie. Zaczniemy wyścigi w San Fierro jako pierwsze, jak tylko zawitam do Las Venturas, bo niektóre wyścigi właśnie kończą się w Las Venturas, a więc najpierw tam zawitamy, zrobimy przynajmniej jedną misję, pozwiedzamy nieco miasta i wtedy będziemy gotowi, aby rozpocząć wszystkie wyścigi na terenie całego San Andreas. I to są nasze plany na kolejne odcinki. Na dzisiaj to już będzie wszystko, żegnam się z wami. Mamy w końcu tą nieszczęsną szkołę za nami, a więc jak wspominałem, teraz już będzie dla nas tylko z górki. No cóż, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. No cóż, chyba się udało. I proszę bardzo, to jest samochód, jaki otrzymujemy za przejście wszystkich testów w szkole kierowania samochodami na 100%. Hot Knife, unikatowy pojazd z unikatową również rejestracją Gold.